Targi Baltexpo 2017 są ważne z punktu widzenia gospodarki morskiej. Spotykamy się tutaj z czołowymi firmami, zarówno firmami stoczniowymi, produkcyjnymi, jak i portami. Jest to jedna z ważniejszych imprez, która odbywa się w naszym kraju. Stąd też konieczność i obowiązek naszego uczestnictwa w tej imprezie. Na realizację obrotnicy numer 2 w porcie Gdynia. Inwestycja, która pozwoli na dokonywanie operacji statków znacznie dłuższych niż do tej pory. Kolejnym etapem inwestycji będzie pogłębienie kanałów portowych, a co za tym idzie, port Gdynia stanie się portem głębokowodnym, będziemy mogli przyjmować statki znacznie dłuższe i o znacznie większym zanurzeniu. Stąd też inwestycje te mają dzisiaj dla portu Gdynia charakter strategiczny. Tygodni wchodzimy na realizację i po pół roku od podpisania umowy jesteśmy zobowiązani do oddania tej inwestycji. W zakres jej wchodzi przede wszystkim pogłębienie samej obrotnicy, roboty rozbiórkowe związane z demontażem i potem odtworzeniem końcówki pirsu, no i roboty pomocnicze. Także robota, mam nadzieję, szybka, która zdecydowanie poprawi funkcjonalność portu. Bez tej umowy, bez nowej obrotnicy, bez stworzenia warunków pod swobodny dostęp statków po prostu nie może się rozwijać. Na tą umowę port czekał bardzo długo. Szczęśliwie dzisiaj sfinalizowaliśmy ją, chociaż jesteśmy i tak w niedoczasie, bo powinno być to wiele, wiele lat temu podpisane. Plan, który zakładamy zdecydowanej rozbudowy w portu Gdynia, jest dla nas kluczowy. Tak jak określiliśmy, że wszystkie porty dzisiaj muszą mieć równe szanse rozwoju, tak jestem przekonany, że rozwój portu Gdynia o port zewnętrzny i nowa strategia, która niebawem będzie przedstawiona i przyjęta, da nowe otwarcie dla portu i szansę na bycie liderem wśród polskich portów.